Trenujący na co dzień w dzierżoniowskim klubie bokserskim Mariusz Wach właśnie kończy przygotowania do kolejnej walki, która odbędzie się już w najbliższą sobotę 18 marca w Lipsku. Przeciwnikiem Wikinga będzie niemiecki pięściarz Erkan Teper. Bardzo, bardzo agresywny zawodnik. Za podwójnej gardy pcha się do przodu, szuka tego miejsca w półdystansie. W tym półdystansie wyprowadza podbródki sierpy, na to trzeba bardzo, bardzo uważać, ale myślę, że przepracowaliśmy ten element solidnie na treningach, że nie zaskoczy mnie żadnym ciosem. Kolejna walka, już można powiedzieć, na wysokim poziomie, ale Mariusz, który jest doświadczony, już boksował nie raz w ostatnim czasie z takimi przeciwnikami, także tutaj już nie spodziewam się jakiejś niepotrzebnej nerwówki. Normalnie wychodzimy, robimy swoje. Idziemy na teren wroga do Niemiec. Zawsze to ten smak zwycięstwa smakuje podwójnie, bo to pojechać na teren wroga, jeszcze mu spuścić lanie, to na pewno jest to cała przyjemność. Tak będzie, mam nadzieję, że będziemy w tym przypadku. Już wszystko mamy, tak? Wszystko jesteśmy przygotowani. Forma jest, ciężki obóz. Trenował z Kubą Chyckim, robił przygotowanie fizyczne, ze mną robił tylko treningi bokserskie. Sparing partnerów, był ich dosłów chyba 5-6, także niezłego Francuza. Dzisiaj nie chcę teraz łamać języka na jego nazwisku. To jest zawodnik, który boksował z Powitkinem. W 12 on walczył z Wilderem, z którego bardzo dobrze znamy mistrzem świata. No i wszystkimi takimi zawodnikami znokautował Heweliusa, mistrza Europy. No niezły zawodnik, sprawa z Mariuszem. Tego jeszcze był zawodnicy tutaj miejscowi, krajowi. Przygotowania były bardzo fajne. Pierwszy etap przygotowań, wytrzymałość, siłownia były przeprowadzone w Katowicach Kubickiego. Ostatni to etap miesiąc temu przyjechałem do Dzierżoniowa. Etap sparingów, tak jak trener wspomniał, 6 sparing partnerów. Zmieniali się, naprawdę bardzo wymagający sparing partnerzy. Tak myślę, przepracowaliśmy solidnie ten okres i bez nerwówki w czwartek wyruszamy do Niemiec. Jadę na teren przeciwnika. Jestem podwójnie czy potrójnie zmotywowany do dania z siebie naprawdę dużo. Wyleczone wszystkie kontuzje, nie doskwiera mnie nic, więc naprawdę jestem dobry na nadziei. W Dzierżoniowie też można powiedzieć, już się zadomowiłeś. Chyba nawet nie myślisz o tym, żeby trenować gdzieś indziej. Nie, to jest bardzo, bardzo miła atmosfera. Ludzie sprzyjają treningom gdzieś, gdziekolwiek wychodzę. Wszyscy mnie znają, ja wszystkich znam, więc bardzo fajnie mi się tutaj trenuje. Przygotowanie, wydaje mi się, przebiegło zgodnie z planem, tak jakbyśmy chcieli. Tak? Wiadomo, że tam jeszcze jakieś takie małe drobiazgi chcieliśmy wprowadzić, ale to jest z braku czasu, już nie było można. Ale już nie przesadzaliśmy, nie robiliśmy więcej niż do tej pory, bo zawsze jak się robi więcej, to nie znaczy, że do końca dobrze. Zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić i tylko teraz czekać na walkę, łapać świeżość. Dzisiaj mamy już luźne treningi, jutro pojutrze luźne treningi, konferencja, ceremonia ważenia i walka. Trzymamy kciuki za Polaka i zachęcamy do kibicowania. Transmisja z gali w Lipsku dostępna będzie na żywo w telewizji Polsat Sport.